Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy nagrodę za Mistrzostwa Food, za ligę weekendową. Tam, jak pamiętacie, dostaliśmy chyba 70 tysięcy końców albo 50 tysięcy końców i dwie paczki za 100 tysięcy. Tutaj właśnie już one czekają. Dlaczego otwieram je później, a nie od razu w czwartek? Już Wam mówię. Zawsze EA daje w czwartek wieczorem, czy tam w piątek wieczorem, jakoś po północy, Man of the Match za Ligę Mistrzów. Jak dobrze wiecie, pewne było to, że Neymar między innymi dostanie kartę Man of the Match, dlatego tam jest i Sergi Roberto, chyba karta Hero, Man of the Match Ramosa, Man of the Match właśnie Neymara, Man of the Match Vidala, także te karty są naprawdę kosmiczne, no i też większa szansa na trafienie. Wiadomo, różnie może być, możemy nic nie trafić, ale tak zwiększamy prawdopodobieństwo i nie będę przedłużał. Zaczynamy otwieranie paczek. Te paczki też tutaj, słuchajcie, które zobaczycie, są za SBC, tam wiecie, te turne po Ameryce i nie po Ameryce, tam jeszcze chyba po czymś, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie te wszystkie SBC też porobiłem. No i te wszystkie paczki postanowiłem sobie zostawić na odcinek, żeby te nagrody za Food Champions nie były zbyt krótkie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś ciekawego trafimy. Początek, jak widzicie, nie jest za dobry, no ale to może dobra rozgrzewka przed tym, co się będzie działo za momencik. Mam nadzieję, że coś ciekawego faktycznie dzisiaj trafimy. Dwie pierwsze paczki zdecydowanie na minus. Także tutaj bez historii, otworzymy sobie te najgorsze, te srebrne też, chociaż tutaj możemy od razu pominąć. Ciekawe, w srebrnej paczce czy można coś ciekawego trafić? Raczej małe prawdopodobieństwo, no ale tutaj widzę jakichś tam Francuzów, nie Francuzów trafiamy z tej ligi, gdzie no faktycznie ci zawodnicy są drodzy. Zresztą dużo jest teraz tych różnych SBC, o tych Włochów, nie Włochów, więc te karty wszystkie srebrne naprawdę mają swoją wartość, tu MLS, Japonia, to wszystko naprawdę ma swoją cenę, więc myślę, że na tym też możemy troszkę zarobić, no ale tutaj nie będę przedłużał, biorę wszystko na razie do klubu. No i teraz już zaczynamy od tych lepszych paczek, no i tutaj jak nie ma nawet flary złotej, dużej, ogromnej, to nie ma co czekać, po prostu wszystko bierzemy do klubu, jakieś zmiany pozycji, no to zawsze może się przydać, no i każdą kartę też oczywiście na listę transferową, bo oszczędzamy, nie wiem na co teraz tak naprawdę zbieramy, ciężko mi powiedzieć. No ale coś tam na pewno się trafi. Dobra, złota paczka zawodników. No ta flara na razie nie jest za duża. Włoch SP. O Boże, jak mi tutaj srebrne karty świecące dają, to ja chyba nic ciekawego tutaj nie trafię dzisiaj. No ale zobaczymy, może w tych paczkach za 100 tysięcy. Tutaj kolejna paczka za 25 tysięcy. Mamy też pakę za 35 tysięcy, za 45 tysięcy jeszcze. Tutaj szmalcer. Tak jest, to jest szmalcer, więc ta paczka też niestety nie należy do najlepszych. Okej. Jeszcze tam był Dyer. No ale te karty, nie wiem czy cokolwiek może być coś warte. Czy jego nazwisko to było M? Tego gościa od fizyczności? Pierwszy raz w ogóle się z tym spotkałem. Dobra, dobra, teraz paczka za 35 tysięcy, tak chcę po kolei otwierać, żeby na koniec było najlepszy. Jest duża flara, jest inform, ale to jest Tadić, ale 84 overall, okej. Ta karta może być coś warta. Zaraz zobaczymy. Tadić, chociaż dużo stać poza Anglii. No nie, no trochę przesadziłem z tym, że może być trochę dużo warty. No ale około 20 tysięcy, chociaż 4 gwiazdki sztuczek. Nie najgorzej, podania całkiem spoko. Dribbling na wysokim poziomie, okej. Nie najgorzej, nie najgorzej. Powiedzmy, na razie jest to i tak najlepszy trafiak do tej pory, a do tych paczek tak naprawdę dopiero zbierzamy. Teraz paczka za 45 tysięcy, prawdopodobnie, może za 55, ale tutaj flara już nieco mniejsza. No i będzie to Musacchio. Będzie to, słuchajcie, Musacchio, więc bez strzału. Jest też Alves. Kurde, Alves miał informa, ale w poprzednim chyba tygodniu. To chyba tak mi się wydaje. Dobra, paka za 50 tysięcy. Ekran się nie zatrzymał, flara dosyć malutka. No kurde, do Rosji pewnie, tak jest. Oj, powiem wam, że nie ukrywam, ale spodziewałem się, że ten backup opening będzie nieco lepszy, ale jeszcze nie narzekamy, bo są dwie paczki za 100 tysięcy i uwaga. Ekran się nie zatrzymał, flara na 8.4 overall, tak wygląda, a to jest 8.3 Carvajala. Nie, 8.4, a po upgrade'zie. Carvajal około 6 tysięcy kosztuje co najmniej. Asensio, Vitola, Fernandinho, moja. Tak szukam, Aspiliqueta też może być coś w sumie warty. Henderson, o Jezus Maria, ile duplikatów. Okej, wszystko na listę transferową, posprzedajemy potem. I ostatnia paczka. Czy będzie boom na samo zakończenie? Jakiś inform chociaż.
Nie będzie. To jest nieprawdopodobne i znowu Carvajal po upgrade'zie. Jak mi się coś tutaj chyba zepsuło. Masakra jakaś. O, jeszcze Costa czy Charito, dobra, no. Ta paka powiedzmy była ciekawa, jest też Rit tutaj. W tych duplikatach, także powiedzmy. Nie ma jakiejś tragedii. Irlandczyków trzeba oszczędzać, wiadomo, zbierać. Także moi drodzy, tylko inform z tych ciekawych kart, tak naprawdę na tyle paczek. Mogło być ciutkę lepiej. Pierwsza paczka za 55 tysięcy. No i sprawdźmy, co tutaj się trafi. Może zaczniemy grubo, bo jest walkout. Ja pierdzielę, co to będzie? Co to będzie? I Włochy, to nie będzie chyba nic dobrego. Kurde, bramkarz zaczyna się. Klątwa EA. Klątwa EA. Gigi Buffon. Jest walkout! Kolejny walkout! Co tu się dzieje dzisiaj? Kolejny walkout, a w środku? Co to będzie? Tylko nie bramkarz, Brazylia! Thiago Silva! O, już myślałem, że Neymar, ale chyba flara byłaby nieco większa. Co tu się dzisiaj odpierdziela? Matko Boska, kolejny walkout. No nieźle. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to koniecznie zostawcie kciuka w górze, dając znać, że więcej chcecie tych pack openingów. No a my widzimy się w kolejnych odcinkach. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, no i na razie.